będziemy łączyć dzisiaj pokrzywę na dwa sposoby. Pierwsze to będzie połączenie pokrzywy z winem, drugie połączenie pokrzywy z miodem. Jakich składników użyję? Oczywiście pokrzywa i oczywiście wino. Mówię o tym pierwszym połączeniu i to będzie wino w tym wypadku, w moim przypadku, wino z dzikiej róży, dwuletnie. Jeżeli masz inne wino, jak najbardziej wskazane. Jakie są proporcje? Będzie potrzeba 100 g pokrzyw świeżych oraz pół litra wina. Oczywiście mówimy tu o winie, które robimy sobie sami, nie kupowane ze sklepu. Oczywiście przy użyciu magicznej sokowyciskarki, no może nie magicznej, ale naprawdę spełniającą swoją rolę, rozgniotę pokrzywę. Jeżeli nie mamy sokowyciskarki, możemy to zrobić ręcznie lub rozgnieść, czyli muszę rozprasować. Można nawet rozerwać. Wtedy się po prostu to cały proces może trwać trochę dłużej, ponieważ macerowanie będzie odbywało się przez 2 tygodnie. Ale jeżeli to będzie niezbyt dokładnie rozdarta roślina, no to wtedy ten proces proponuję troszeczkę wydłużyć. Wino należy oczywiście podgrzać przed połączeniem. Także ja za chwilę jeszcze śmignę, podgrzeję sobie wino, więc do dzieła. Teraz rozgniotę tą pokrzywę w najlepszy sposób, jaki znam. Czyli używając sokowyciskarki. Ta akurat ma, tutaj nie ma sita, jest po prostu tylko i wyłącznie rozgniatanie dzięki tej końcówce. I do dzieła. Okay, niech to będzie świeża pokrzywa, dopiero co zerwana. Ja mam jeszcze taki sposób, to jest takie zabezpieczenie. Jeżeli jakimś cudem, wykonując właśnie na przykład taką nalewkę z wina, nie wiem, nie podpiszecie jej czy coś w tym rodzaju, dobrze jest sobie wsadzić na przykład takie kilka listków, po prostu nie rozdrabniając ich, tylko wsadzić je po prostu do całej tej mieszanki. Wtedy, gdybyśmy na przykład nie wiedzieli, co tutaj jest w ogóle, nie? No, zrobiliście dużo takich nalewek różnego rodzaju, z różnych ziół. Teraz nie pamiętacie, to mając taki listek, takie listki, możecie rozpoznać, co znajduje się w słoiku niepodpisanym właśnie. No i to już końcóweczka szybciutko poszło. Moi drodzy, teraz pójdę podgrzać wino do temperatury około 50 stopni. Temperatura optymalna, oczywiście to też zależy od naszych umysłów, bo ktoś powie, że 40 stopni to jest już optymalnie, a ktoś powie, że 60 stopni jest prawidłowo. Słuchajcie, zrobicie jak chcecie, ale to musi być ciepły alkohol, ciepłe wino. To sobie już teraz przełożę do słoja, w którym wszystko się będzie macerowało. Przypominam, 2 tygodnie, to jest takie optymalne macerowanie. Jeżeli zrobicie to przez miesiąc, to zrobicie to przez miesiąc. Okej, dobra. Pamiętajcie, że później to będziecie pić, więc im lepsze wino, tym później lepszy smak. Ładnie pachnie. Przede wszystkim świeżością. Dobra, za chwilę wracam. Okej, jestem z powrotem. Wino już gotowe. Nie omieszkam również spróbować. Dobra. Okej, żeby być dokładnym, skorzystam z wagi, bo być może mam tego wina za mało. No, oczywiście musiałem rozlać. Oh no, prawie idealnie. Dobrze, myślałem, że nic nie zostanie dla mnie. Okej, będzie na próbę. Był kolor dzikiej róży, już się robi kolor zielonkawy. Ciekawy zapach na ten moment, ale to wszystko musi się klarować, także moi drodzy, 2 tygodnie. Pamiętajcie podpisać sobie taki słoik. Alkohol musi być ciepły, czy powinien być ciepły, nie musi być, ale powinien być ciepły. Pomoże to wyciągnąć z pokrzywy
najcenniejsze składniki. Ok. No i tak, moi drodzy, wygląda macerat pokrzywowy na winie, bardzo prosto. Wiem, że na pewno słyszeliście, że coś takiego można robić, ale prawdopodobnie większość z Was nigdy tego nie robiła, a to jest bardzo proste. Okej. Dobra. Piękny zbiór. Pamiętajcie, taka ilość da nam tyle soku, ile za chwilę zobaczyć. Chodzi o to, żeby mieć mniej więcej orientację, ile tej pokrzywy chcemy pozyskać na jakąś ilość całej gotowej mieszanki. Żeby po prostu też nie przesadzać, nie zrywać nie wiadomo jakich ilości, żeby się później to wszystko nie marnowało. Ok. I teraz końcówka z sitem do wyciskania soku. Dobra. Ok, moi drodzy, prawdopodobnie przez upały. No, tutaj jest taka, zobaczcie, gęsta maś. Jest gęsta maś. Ale ja to wszystko dam tutaj. To jest bardzo mała ilość. Nas interesuje dużo większa. Z powodu suszy prawdopodobnie no nie ma soku w pokrzywach. Znaczy jest go bardzo mało, w zasadzie bardzo gęsta maś. Co mnie troszkę nie dziwi. Aczkolwiek nie spodziewałem się. No i cóż, teraz będzie potrzebna improwizacja. Pamiętajcie, że pokrzywę możemy wykorzystywać na okrągło. To nie jest tak, że tylko majowa jest najlepsza. Nie. Tym bardziej, jeżeli kosimy sobie jakąś pokrzywę, to ona później odrasta i mamy młodziutką. Korzeń ciągle uzupełnia roślinę w to, co bezcenne. Również i dla nas. Okej, tu jest taki, wiecie, taki gęstego soku trochę. Okej, ale będzie improwizacja. Czyli mimo wszystko do tego dodam w odpowiedniej kolejności pozostałe produkty. Czyli będzie propolis i będzie miód. Szkoda byłoby teraz tego materiału nie wykorzystać. I ja nie zamierzam się tak łatwo poddawać. Najpierw użyję propolisu, ponieważ alkohol znowuż zrobi taki macerat przez te kilka minut, sprawiając, że wszystko co dobre będzie się wydobywać łatwiej do miodu. Więc teraz zakładam, że tej pokrzywy jest tutaj w ilości słoika 1 trzecia, do wysokości 1 trzecia. To teraz 2 trzecie powinny być, gdy dodam do tego propolis. Ok. Dobrze. Ok. Roślinki się pokrzywa, została zanurzona w propolisie. Teraz troszeczkę ugniotę, żeby dotarł tam wszędzie. Ok. Pamiętajcie, żeby tylko w tym czasie, kiedy to wszystko się maceruje, codziennie sobie potrząsnąć tym zraz. Nie chce się to po prostu mieszać ze sobą. A, i teraz całość. No widzicie, już to wszystko się tam ze sobą miesza, pracuje. Ok. I po 2 tygodniach, moi drodzy, to wszystko trzeba dobrze przecedzić, przecisnąć, wygnieść w jakikolwiek sposób uważacie za dobry, żeby cała mokra masa została pozyskana. Teraz jeszcze odkręcę, sprawdzę zapach. No, specyficzny, ponieważ oczywiście
wszystkie te składniki, no, są mocno aromatyczne. Propolis, miód, pokrzywa. To są wszystko indywidualności, które mieszają ze sobą, no, dają nam piękną, wspaniałą bombę energetyczną, witaminową, prozdrowotną. Fajnie, okej. Teraz pytanie, właśnie w jakich ilościach sobie robić takie specyfiki? No, trzeba przeanalizować, jeżeli, ponieważ tego typu rzeczy nie stosujemy na okrągło, to się stosuje przez na przykład tydzień czy przez dwa, później musi być jakaś przerwa. I to powiedzmy sobie w ciągu roku robimy 6-8 takich kuracji wzmacniających, no to warto sobie to przemnożyć. Jeżeli używamy czegoś 15 ml czy 10 ml codziennie, dwa razy przez tydzień czy przez dwa i robimy to razy na przykład 8, no to przeliczmy sobie, jaka nam ilość jest potrzebna, czy faktycznie tyle będziemy tego stosować, ewentualnie tyle razy ilość osób, które będą to stosowały razem z nami na przykład, albo komu chcemy coś polecić takiego. Tak czy inaczej, odwagi, nie ma się co bać, skorzystania pokrzywy przez cały rok. Zresztą wiecie, że można również, no, zwłaszcza korzenie, pozyskiwać czy zimą, czy jesienią, czy wiosną i po prostu robić z nich super, super specyfiki. Ja sam czasami mam wrażenie, że nie doceniam tego, co mam, a mam naprawdę dużo specyfików, no, z pokrzywy chyba najwięcej. No ale, jak to się mówi, szewc bez butów chodzi, trzeba przełamywać tego typu schematy. Nie ma czegoś takiego, jak szewc bez butów chodzi. Szewc ma chodzić w najlepszych butach. W końcu jest mistrzem w swoim fachu. I niech to samo dotyczy nas. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego materiału.